Dzisiaj gościmy w wyjątkowym miejscu, studio fryzjerskie. Przed nami, przed Państwem, mistrz w zawodzie fryzjerskim Dawid Drewno. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Skąd pasja, skąd zamiłowanie do fryzjerstwa? W zasadzie troszeczkę wyszło to przez przypadek. Ze względu na moje tam problemy zdrowotne nie mogłem wykonywać takiego zawodu, jaki chciałem, i w braku laku zdecydowałem się na naukę w zawodzie fryzjer. No ale całe szczęście, że tak wyszło. Świadectwo czeladnicze z 2001 roku. Tak jest. 20-letnie doświadczenie, 20 tak lat tradycji. Świadectwo... 20 lat pracy z praktykami, 23 lata. Dyplom mistrzowski z 2007 roku, dodatkowo w tym roku salon obchodzi swój jubileusz. Tak jest, w tym roku mamy 15-lecie prowadzenia działalności gospodarczej. No, czas leci szybko, to 15 lat minęło już naprawdę w mgnieniu oka. No co tu więcej mówić, zaczynaliśmy tutaj w tym pomieszczeniu, mieliśmy dwa stanowiska, później doszło trzecie, później tak się rozwinęliśmy, że w zasadzie zaadoptowaliśmy jeszcze jedno pomieszczenie. No i tak się kręciło, aż tutaj w punkt mamy całe piętro, zatrudniamy parę osób. Mamy cały czas, szkolimy uczniów, mimo że z tym szkoleniem jest, no, na dobrą sprawę coraz trudniej, ale no nie poddajemy się i działamy w tym kierunku. Przez te lata zmieniała się moda, zmieniały się fryzury. Przez te lata wszystko się zmieniło. No najbardziej konsumentki się zmieniły, bo kiedyś konsumentka szła do fryzjera po fryzurę tylko, i to jeszcze przed świętami, jak było ciepło, a teraz konsumentka nie dość, że chce mieć dobrą fryzurę, ładny kolor, to chce mieć jeszcze zadbane włosy, prawda? I to wszystko w fajnej, miłej atmosferze. I tak na przestrzeni lat już nie mówię o samych fryzurach, bo fryzury się zmieniły diametralnie, sama koloryzacja też wygląda zupełnie inaczej, zupełnie inne produkty są techniczne. Także cały czas, no my staramy się rozwijać, żeby tym klientkom cały czas dogadzać. I klientom też, to prawda, moda męska tak samo się zmieniła. Fryzury, nawet nie to, że fryzury, ale spojrzenie klienta, mężczyzny na swój wizerunek, na dbanie o swoje włosy zupełnie inaczej wygląda niż kiedyś. Fryzjerstwo męskie było już tak na dobrą sprawę. Traciło mocno na wartości, tych fryzjerów takich stricte męskich już było bardzo mało, ale przyszedł w końcu taki boom, że ten barbering tak się rozwinął. No i mężczyźni już jednak poszukują bardziej salonów męskich niż damskich, bo był taki czas, że jak mężczyzna chciał się obciąć, to pójdę do damskiego, bo tam mi coś fajniejszego wymyślą. A teraz właśnie na przestrzeni ostatnich kilku lat to się mocno zmieniło. Fajnie się rozmawia, ale może pokażemy, jakich narzędzi używa fryzjer i jak działa. Pokażemy, na czym polega fach. Dobra, nie ma problemu, oczywiście, zapraszam. No, tutaj jest tak zwany labor. Takie nasze małe laboratorium. Tutaj stwarzamy wszystkie koloryzacje dla klientek, wszelkiego rodzaju mieszanki. Od 6 lat, tak mniej więcej myślę, że współpracujemy z marką L'Oréal Professionnel. W zasadzie wykorzystujemy tylko ich koloryzacje na głowach klientek. To samo jeśli idzie o pielęgnację, wszelkiego rodzaju rozjaśniacze. No, marka L'Oréal Professionnel stawia przede wszystkim na rozwój osobisty każdego fryzjera i to nam bardzo odpowiada. Dużo szkoleń oferują, cały czas w zasadzie jeździmy, szkolimy się. Ja szkolę pracowników, ale tak samo ja sam osobiście też jeżdżę na te szkolenia. Zresztą nawet wczoraj mieliśmy okazję gościć w Akademii L'Oréal w Warszawie. Mieliśmy takie dosyć fajne szkolenie French Glossing, polegające na bardzo fajnym tonowaniu, na takich łagodnych przejściach z ciemniejszych baz do jaśniejszych końcy. Także bardzo jesteśmy z niego zadowoleni. No i co? I teraz będziemy wykorzystywać te techniki na naszych konsumentkach. I tutaj mamy niezbędne narzędzie do wykonania każdej mieszanki kolorystycznej – waga. Nasza praca jednak wiąże się z dosyć dużą precyzją i trzymaniem się danych receptur, które narzucił nam producent. I żeby stworzyć mieszankę, którą chcemy uzyskać, no to musimy mieć wagę. Wtedy do miseczki wyciągamy tubę z wybranym odcieniem koloru.
wrzucamy odpowiednią ilość farby do miski i do tego musi przyjść utleniacz, który jest dedykowany do danej koloryzacji. Każda koloryzacja u nas ma swój utleniacz, czy to Inoa, która jest bez amoniaku, czy klasyczny Magirel ma swój utleniacz. Tak samo taka koloryzacja Dialite albo Diarichez, ona też ma swoje utleniacze. Także jest tego dość sporo, ale którejkolwiek koloryzacji byśmy się nie łapali, waga jest naszym podstawowym narzędziem pracy. Wiele osób się wzoruje na piłkarzach, może nie z naszej ligi, ale patrząc na inne ligi świata, czy to na Premier League, czy na hiszpańską ligę, to na pewno było kilka ikon, gdzie byli prekursorami różnych fryzur, prawda? Te fryzury jak zmieniały się bardzo na przestrzeni tych lat. Był czas, że były bardzo modne irokezy, każdy chciał chodzić w irokezie, ale nie był to taki irokez z Jarocina, że wygolone całkiem te boki. No, klasyczne fryzury zawsze były w modzie i myślę, że będą. Klasyka zawsze będzie modna. Długo była fryzura modna z przedziałkiem na bok. Zresztą dalej klienci chcą ją mieć na głowach, ale teraz wchodzi, no tak z impetem mógłbym powiedzieć, tak zwany fade, czyli boki dosyć krótko przycięte, z grzywką taką wyciętą dosyć mocno na czoło, prostą, ewentualnie trochę wycieniowaną, ale nie podniesioną, tylko zaczesaną na czoło. Także to jest też dosyć taka ciekawa propozycja i klienci dają się tak przekonywać do niej, chociaż na początku były problemy. Czy to zarosty, czy to brody dłuższe, czy tam krótsze, jednak mężczyźni się przekonali do tych bród, noszą je chętnie. Teraz jest akcja November, gdzie mężczyźni golą brody, a zostawiają wąsy. Stanowisko damskie składa się przede wszystkim z fotela, bo na czymś ta klientka musi siedzieć. Z konsoli, na konsoli mamy poustawiane kosmetyki, które są nam niezbędne do pracy na głowie klientki. Suszarka, wszelkiego rodzaju. O, tu mamy pochowane wszelkiego rodzaju termiczne narzędzia, lokówki, prostownice, maszynki, wózek, taki przybornik, gdzie mamy szczotki do modelowania, wsówki, wałki wszelkiego rodzaju, papiloty, wszystko, co jest niezbędne do zrobienia fryzury na głowie naszej klientki. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy pokaz, wspaniała współpraca mistrza z tradycjami oraz ucznia. Dziękuję. Ja również dziękuję. No i zapraszam serdecznie.